Hi, I am Lorenzo and I'm from Italy. Germany. From Brazil. Portugal. Spain. Philippines. Hi, my name is Brother Simon and I'm from New York City. Canada. I'm from Colorado. I'm from Lebanon. Mexico. Nawet nie sposób sobie wyobrazić, jak wielu ludzi zamieszkuje Ziemię. Świat to przecież 7 kontynentów. Około 200 państw i ponad 200 tysięcy miast. Świat to ogrom, ale region jest nasz. Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. Alicja Stolarczyk, witam Państwa bardzo serdecznie. Moim Państwa gościem Leszek Skowron, wójt gminy Korzenna. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Piotr wcześniej wspomniał o tym, że rzeczywiście wszystko musiało być gotowe na ostatnią chwilę i dopiero na ostatnią było, bo my, proszę Państwa, właściwie nasze studio mamy w nieco innym wydaniu niż zazwyczaj. Toniemy w prezentach, które słuchacze radia RDN Nowy Sącz przynoszą do naszego radia. Właściwie przenosili do wczoraj. Dzisiaj je zawieziemy do Tarnowa i stamtąd pojadą do Lwowa, skąd zostaną rozwiezione do dzieci polskich, dzieci w Ukrainie. Oczywiście w grę wchodzi Święty Mikołaj. Tutaj pracujemy jako jego pomocnicy. Panie wójcie, u pana Święty Mikołaj się pojawił? Nagrodził miniony rok? Tak, pojawił się i to w kilku miejscach. Był Święty Mikołaj, który odwiedzał różne instytucje, odwiedzał ludzi, którzy tam przebywali i spotykał ich na drodze, ale też był... Czyli był pan pomocnikiem Świętego Mikołaja, ale czy był pan beneficjentem? Byłem też i beneficjentem, tak, byłem. I to w kilku, jakby powiedzieć, odsłonach, bo i w domu, i w pracy. Ale muszę się pochwalić, że również był Święty Mikołaj we dworze w Korzennej, gdzie zaprosił dzieci praktycznie z całej gminy, te, które być może miałyby no, może jakiś problem z tym, żeby ten Mikołaj dotarł do nich z różnych powodów, może z odległości i tak dalej. W każdym razie już po raz kolejny taki Mikołaj do tych dzieci przyjeżdża i właśnie myślę, że to jest bardzo dobra taka idea, bo mamy pewność, że wszystkie dzieci w naszej gminie odwiedza Mikołaj. No i w tym spotkaniu jest jeszcze kwestia tego, że rzeczywiście młodzi ludzie widzą, spotykają się ze Świętym Mikołajem, ale też spotykają się ze sobą, a są z różnych miejscowości danej gminy. No to przecież pięknie scala. Oczywiście. Był teatrzyk kukiełkowy, były różne spotkania integracyjne przy tej okazji, a wisienką na torcie Mikołaj. No ba. Wiadomo, że gmina Korzenna jest gminą dość mocno rozstrzeloną, że pomimo tego, że tam w grę nie wchodzą wysokie góry, jak choćby w drugą stronę do Krynicy czy Rytra, to jednak są domy, do których trudno dojechać. Nawet prowadzą do nich najczęściej wtedy drogi gminne. Jak tej zimy sobie radzicie? No, jeszcze do tej pory nie mieliśmy większych problemów, chociaż trudno tutaj, to jest ocena subiektywna, bo jeżeli ktoś mieszka, jest przyzwyczajony i rzeczywiście mieszka w oddali, to zdaje sobie sprawę, że to utrudnienie co roku pojawia się. Natomiast jeżeli przyjeżdżają goście i zobaczą niektórzy, to nawet jeżeli jest droga bardzo dobrze utrzymana, to mimo wszystko czasem jest strach zjeżdżać z takiej górki, gdzie jest bardzo wąska droga i ściana lasu. Więc wydaje mi się, że w tym roku jesteśmy dobrze przygotowani. Mamy przedsiębiorstwo usług komunalnych, które już ma pewien zasób doświadczenia i sprzętu i tutaj wydaje mi się, że nie powinno być problemu. Najgorsze są sytuacje, gdzie na przykład wieje i śnieg pada, bo nawet kiedy się dokona tej czynności odśnieżania czy posypywania, no to za moment, dosłownie za moment jest z powrotem to samo. To są te słynne zawieje, tak. Szczególnie na takich właśnie drogach rzadziej uczęszczanych, a położonych w polach. A dzisiaj, bo właściwie od samego rana kierowcy są zaniepokojeni tym, że pada deszcz. Jest ślisko, jak się jechało? Jest bardzo ślisko i trzeba będzie posypywać, chyba że temperatura będzie wzrastać i tak naprawdę, no, natura zrobi... Będzie. Synoptycy mówią, że będzie już teraz na napusie około 2-3 stopni, szczególnie w dolinach, a będzie zdecydowanie cieplej. A propos rosnącej temperatury, panie wójcie, ostatnio temperatura niemal wrzenia w samym Nowym Sączu. Chodzi o podatek od nieruchomości, podwyższony o 5%. Są gminy, które podwyższają taki podatek. Tu przykładam właśnie Nowy Sącz. Wiadomo z jakich powodów i co się z tym potem będzie działo i jakie reperkusje tego są. Ale są też gminy, takie jak choćby Chełmis, które obniżają, żeby przyciągnąć inwestorów. Pan...
Ja pozostałem, pozostaliśmy bez zmian. Te podatki będą obowiązywać z ubiegłego roku, więc nie podnosiliśmy żadnych podatków. Zastanawiamy się troszeczkę, bo rosną nam koszty wywozu śmieci, ale tak czy inaczej na ten rok będzie bez zmian. Ja powiem tak, obniżanie podatków jest być może dobre, ale to jest na krótką metę. Ja nie wierzę w to, że gmina, która chce się rozwijać, no, może sobie pozwolić na to, żeby nie dbać o przychody. Wręcz przeciwnie, uważam, że o przychody trzeba dbać i oczywiście trzeba to robić z takim umiarem, żeby to nie było jakieś właśnie demotywujące, żeby jednak ten rozwój przedsiębiorczości następował i w ogóle rozwój gminy. To jedno z drugim się łączy i wydaje mi się, ja współpracuję z przedsiębiorcami, rozmawiamy na ten temat, więc moi przedsiębiorcy też mówili, no zobacz, mam tu pismo od wójta z sąsiedniej gminy, który mnie tutaj kusi podatkami. Miałem takiego przedsiębiorcę i to dużego przedsiębiorcę. Czyli trochę taka panna na wydaniu. Tak, a ja mówię, no to proszę bardzo, no tutaj już współpracujemy wiele lat, jest chyba ta gmina już bardzo przewidywalna i tak dalej, a tam proszę bardzo, no jest to oferta. Pojawiają się czasem wyprzedaże, tak, w sklepach, co nie znaczy, że zawsze będzie pięknie i do końca wesoło. I myślę, że jednak no, to trzeba by było zapytać tych wójtów, którzy to robią, jaki jest efekt. Ja nie odczuwam jakiegoś problemu z tego tytułu, żeby moi przedsiębiorcy uciekali gdzieś, gdzie indziej, gdzie są niższe podatki. Wiadomo, że na terenie gminy Korzenna jest kilka takich firm, kilku takich przedsiębiorców, którzy no, liczą się nie tylko w regionie, ale i w całej Polsce. Z pewnością dają też zatrudnienie mieszkańcom gminy. Jaki miałby albo ma pan pomysł na przyciągnięcie kolejnych? To są przede wszystkim właśnie takie miejsca, gdzie można tą działalność prowadzić. Nie każda działalność, nie każdą działalność da się prowadzić na przykład w centrum gminy, tak? Powoduje to różnego rodzaju protesty nawet i niezadowolenie mieszkańców. Natomiast są miejsca, gdzie można prowadzić nawet lekko uciążliwą czy hałaśliwą na przykład działalność. My dysponujemy różnymi terenami. Mamy tereny i w centrum gminy, mamy tereny odległe od centrum gminy. Czyli bogactwem Korzenny jest teren. Olbrzymie zasoby terenów posiadamy. Jeżeli byłby przedsiębiorca chętny, który chciałby inwestować, to na pewno znajdzie się i miejsce, i warunki do tego, żeby można było takie jakieś zaplanowane inwestycje przeprowadzić. Nawet nie ukrywam, że złożyliśmy kilka ofert takich na zasadzie informacji. Posiadamy, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani. Zgłosiliśmy również taką ofertę do właśnie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który też poszukiwał tereny pod inwestycje, bodajże archiwum. Także mamy gdzie inwestować. Tereny nie są wygórowane, ceny są umiarkowane, mamy wszelkie infrastrukturę, czy drogi, czy kanalizację, czy wodę, a jeżeli by jej nawet brakło, to jesteśmy w stanie wszystko doprowadzić. Czyli wy zainteresowani jesteście, jak wygląda zainteresowanie przedsiębiorców ewentualnych? Ktoś się zgłasza, ktoś się pytuje? Powstało w ostatnim czasie, powstały piękne zakłady, chociażby rozbudowa firmy Grant, gdzie rzeczywiście przedsiębiorca kupił 8 hektarów i wybudował potężną siedzibę firmy. Powstała w Wojnarowej taka hurtownia potężna również. Zainteresowanie jest, aczkolwiek wiadomo, że jesteśmy gminą troszeczkę na uboczu i na pewno gdyby to była na przykład lokalizacja przy drodze, przynajmniej wojewódzkiej, tak, to całkiem inaczej byłoby. A wie pan, że kiedy pana słucham, to sobie myślę, że pan mówi, że jesteśmy gminą troszkę na uboczu, a być może mieszkańcy albo włodarze Nowego Sącza mówią, że jesteśmy miastem trochę na uboczu i dlatego omija nas chociażby kolejna inwestycja w postaci, już nawet nie mówię ekspresówki, tylko poszerzonej drogi, ewentualnie kolejowego połączenia. Wszyscy marzymy o tym, żeby na przykład się zrealizował sen o Sądeczance, tak? No, to na pewno przybliżyłoby nas do autostrady i w ogóle do inwestycji. Kiedy rozmawiam z wójtami, z kolegami właśnie bliżej autostrady, to oni nie mają żadnych problemów z inwestorami. A u nas niestety jednak ta, powiedzmy, odległość od autostrady i utrudniona dostępność, co by nie powiedzieć. Bo czas to pieniądz. Czas to pieniądz, tak. Więc musimy po prostu szukać innych sposobów. Wydaje mi się, że na miarę naszych możliwości i tych warunków, które stwarzamy, to zainteresowanie przedsiębiorców jest. W kalendarzu grudzień, za chwilę przyjdzie styczeń, wiadomo, że dzieją
się sesje budżetowe, ale ja chciałam zapytać o 2016 rok. Z czego jako wójt jest pan najbardziej dumny? Z jakiego dokonania w minionym roku? Co się udało zrobić, o czym pan marzył wcześniej, żeby się dało? Dużo takich rzeczy się udało zrobić, aczkolwiek nie był to rok, w którym sypały się pieniążki z tego okresu, na który czekamy, ale udało się rozbudować... Taki rok pomiędzy troszkę. Tak, tak. Zrobiliśmy przede wszystkim dużo projektów i przygotowaliśmy się do pozyskiwania, ale udało nam się wyremontować salę gimnastyczną w Korzennej, udało nam się wyremontować wiele dróg, mostów, rozbudowaliśmy kanalizację, dokonaliśmy rozbudowy również wodociągu, zrobiliśmy kilka wspaniałych projektów rozbudowy właśnie kanalizacji wodociągu, mamy już projekt na budowę hali sportowej wraz z basenem w Korzennej, projektujemy i jest to na ukończeniu taka sala konferencyjno-koncertowa dla szkoły muzycznej, która nam się pięknie rozwija. Mamy już prawie 200 dzieci w szkole muzycznej. A to szkoła właściwie dopiero z kilkuletnią tradycją. Tak, to jest czwarty rok funkcjonowania, więc jestem bardzo z tego zadowolony. No i wiele, wiele różnych takich przedsięwzięć, które wnioski, które już są po pierwszych ocenach pozytywne, jak wniosek na remont dworu w Lipnicy Wielkiej, który opiewa na kwoty prawie 4 milionów złotych. Jesteśmy też po pierwszej ocenie projektu w ramach Interregu ze Słowakami. Składaliśmy wniosek na budowę szlaku turystycznego z Raslawic do Korzennej, w ramach którego planujemy budować kąpielisko otwarte, wiaty, ścieżki. Czyli jak spotkamy się w styczniu, to będzie o jakich planach rzeczywiście rozmawiać. Teraz tylko pytanie brzmi, jakie są szanse na to, żeby te pieniądze rzeczywiście trafiły do budżetu, żeby dało się z tym wszystkim wystartować? Tak jak powiedziałem, niektóre już są po pierwszych ocenach i pozytywnych i myślę, że takie inwestycje jak remont dworu. Czyli można być dobrej myśli. To raczej będą realizowane. Panie Wójcie, że ja mam... Teraz złożyliśmy też wniosek, to znaczy przygotowujemy, ale to już jest kwestia kilku dni, żeby go złożyć na rozbudowę kanalizacji. Liczymy na dofinansowanie w wysokości 2 milionów złotych, ale również drugi wniosek, który złoży Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych na budowę przydomowych oczyszczalni. I to jest też bardzo istotne. Nasz tam, gdzie nie może dotrzeć kanalizacja. Tak. To jest bardzo istotne właśnie. Myślimy, że to jest początek właśnie regulowania tych spraw właśnie poza aglomeracją, tam w trudnych i niedostępnych terenach. Pomyślałam sobie w międzyczasie jeszcze o tych trudnych legislacyjnych drogach i drogach związanych z dokumentami. Ostatnio bardzo rozgoryczony burmistrz Muszyny, pan Golbach, który wcześniej ogłosił, podobnie jak wielu innych wójtów i także szefów i marszałków, drogę rowerową wzdłuż Popradu, po czym okazało się, że jednak są przeciwwskazania, po czym próbowano, bo to za mało czasu, żeby o tym mówić. W efekcie prawdopodobnie uda się ją wybudować, ale to tak trochę łapanie się prawą ręką za lewe ucho. Z tymi dokumentami, nawet jak już jest przychylność, to do końca jeszcze nie można być pewnym tego, że coś zostanie wybudowane. Zdarzyło się panu też coś takiego na terenie swojej gminy? Zdarzyło mi się i nawet jestem w trakcie takiej inwestycji dość dużej i załatwiania tych formalności. Jest to bardzo poważna sprawa. Ja muszę się przyznać i myślę, że w wielu gminach tak jest, że mamy właśnie niestety nieuregulowane kwestie własności dróg naszych gminnych. Jest to na zasadzie takiej, jak to kiedyś było. Zajeżdżone tereny, wszyscy się z tym pogodzili, nawet wycięte w mapach działki i tak dalej, ale nie do końca. Nie ma księgi na przykład wieczystej, a to już stanowi poważny problem wtedy, kiedy pojawia się ktoś, kto rości sobie pretensje do danej działki i mamy takie sytuacje. Nie chcę o nich mówić. Myślę, że sobie z tym wszystkim poradzimy. Natomiast rozumiem pana burmistrza i... Jak pewnie wielu innych gospodarzy poszczególnych gmin czy miast. Panie Wójcie, na zegarach już 27 minut po godzinie 8. Więcej czasu nam nie wystarczy, chociaż pytań jeszcze sporo, ale mam nadzieję do zobaczenia w styczniu, kiedy będziemy mogli pomówić o tym, jakie plany przed Korzenną. Czego życzyć jeszcze w starym roku mieszkańcom gminy? Mieszkańcom? No myślę, że tradycyjnie. Myślę, że mieszkańcy czują się w gminie dobrze i coraz lepiej, więc życzmy im zdrowia i dobrego samopoczucia. A samorządowcom, moim kolegom życzę rozwiązywania tych problemów, które właśnie się pojawiają na rzecz i dla dobra tych mieszkańców. To my spełnienia tych życzeń w takim razie. Dziękuję Leszek bardzo. Skowron, wójt gminy Korzenna. Dziękuję. Dziękuję.